bramki w dzisiejszym meczu, strzał czy dośrodkowanie? Znaczy chciałem tą piłką uderzyć w pole karne akurat, nie to dośrodkowanie, nie to strzał, a wyszła z tego piękna bramka. Taki paradoks tego meczu, mieliście dużo sytuacji, taka, która najmniej powinna wpaść, wpadła. No na pewno, taka najmniej gdzieś tam obiecująca się sytuacja skończyła się golem, natomiast było dużo sytuacji, gdzieś tam może nie jakichś tam stuprocentowych, ale na pewno klarownych. Nie udało się, no cieszymy się z trzech punktów, to jest najważniejsze. Panie Rafale, jaki wniosek dzisiejszego meczu? Bo nawet z takim zespołem jak Piast trzeba wyrwać to zwycięstwo. Oczywiście, z każdym zespołem trzeba będzie wyrwać to zwycięstwo, nikt nam się nie położy. Dobrze wiemy, że każdy zespół będzie się na nas gdzieś tam mobilizował i musimy sobie z tym radzić i wygrywać ten mecz, na pewno nie będzie łatwo. Adam Gołubowski, trener Stylonu Gorzów. Rozmawialiśmy tu z Rafałem Świtajem. Wpadła sytuacja chyba, która najmniej powinna wpaść z tych wszystkich stworzonych. No tak, to na pewno. No. Chociaż kopia, trzeba z Rafałem porozmawiać, czy to faktycznie jest szczęście, czy on tak potrafi i tak chce, bo w Moskach identyczną strzelił jeszcze w trzeciej lidze, jak byliśmy też w końcówce. 1-0 wygraliśmy, więc jest powtarzalność. Natomiast no, na pewno jest to szczęśliwe zwycięstwo. Przy tym po prostu no, centro strzale i w tych okolicznościach w 90 minucie. No, analizując pierwszą połowę, uważam, że była bardzo dobra i dużo sytuacji, bardzo dobrze graliśmy. W drugiej już to tak nie wyglądało, troszeczkę tych zmian było, które dzisiaj no, nie wprowadziły tego spokoju, nie podkręciły tempa, tylko właśnie ta gra była nasza wyczerpana. Super, jestem zadowolony. No, 1-0, to jest ciężkie. Widać, że te emocje po prostu biorą górę cały czas, chociaż już długo żeśmy te 60 minut wytrzymali, później udaliśmy się też prowokować. No i co, no szczęście sprzyja lepszym, dzisiaj to się sprawdziło. Nie tyle, ale ze szczęściem w życiu to jest tak, że to jest równowaga. Czyli jak czasami szczęście dopisze, to potem może opuścić. Co zrobić, żeby już nie dopuszczać do sytuacji jak Motka czy tu i nie strzelać bramki dopiero w doliczonym czasie gry. Znaczy no, ja mówię, że szczęście sprzyja lepszym, a bardzo często mówię, że w piłce nie ma coś takiego jak szczęście. Sam sobie zaprzeczam czasami, natomiast w piłce nożnej zawsze się to wyrównuje i się z tym zgadzam. Dzisiaj nam wpadło, to gdzieś tam stracimy. Natomiast no, mówimy o tych okolicznościach. Mówimy o tym, że Piast miał też dwie sytuacje, ale my tych sytuacji mieliśmy 8. No i po prostu co trzeba zrobić? No to z 8, żebyśmy strzelili 50% i będzie 4-0 i nie będziemy mówili, że Świtek strzela w 90 na 5-0, że to jest szczęście. No, no musimy do przerwy ten pressing, tą dobrą grę. Tak samo w Rzepinie było, że 30 minut stwarzaliśmy sytuację. No, no musimy po prostu do przerwy zdobyć bramkę, zdobyć dwie bramki i później kontrolować te spotkania. Trener Wander mówił też, że to był taki mecz, w którym wyszła możliwość zrobienia zmian dodających gdzieś jakości. No na pewno, my generalnie od pierwszej do ostatniej minuty cały czas budowaliśmy atak pozycyjny, cały czas szukaliśmy gry, wymienności pozycji, dużo ruchu tego. Trener tutaj w zespole Piasta nie może stworzyć, bo ma tą kadrę i za wąską, i ma troszkę innych zawodników. I dzisiaj Piast się bardzo mocno postawił i powiem, że zagrał dobry mecz na to, co może zagrać. Szkoda, że na koniec właśnie są tego typu jakieś zachowania, rzucona piłka w twarz postawy, czy piłka jest dla nas, sędzia przerywa, bo ktoś rzucił drugą i nie wygrał. To jest słabe i nie wiem skąd to się bierze, czy to jest, są jakieś kompleksy, czy to są jakieś... Jak tam pan... Tego być nie wygrał. Kiedy?